Dzień dobry, witam Państwa na wykładzie poświęconym działalności społecznej oraz kulturalnej wielkopolskich ziemianek w XIX i na początkach XX wieku. Nazywam się Katarzyna Grysińska-Jarmuła. Na co dzień pracuję na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ziemiaństwo, proszę Państwa, to warstwa społeczna, która kształtowała się na przełomie w zasadzie całego XIX wieku. Począwszy od upadku państwa polskiego po kres zaborów, jest to warstwa, która stała się takim bastionem polskości i krzewicielem tejże polskości przez cały właśnie okres zaborów. Ziemianie to grupa, dla której podstawą w zasadzie egzystencji było posiadanie wielkich gospodarstw ziemskich. To warstwa, która powstała w oparciu o stan szlachecki, aczkolwiek stan szlachecki, który w momencie upadku państwa polskiego utracił swoje znaczenie polityczne. Niemniej utrata tego znaczenia politycznego przez szlachtę nie była tożsama z utratą prestiżu. Prestiż ziemiaństwa był ogromny i przez cały w zasadzie wiek XIX owo ziemiaństwo nadal rościło sobie takie prawo do bycia taką siłą jakby przewodnią narodu, do przodowania w takim, czy nadawania głównego tonu życiu publicznemu społeczeństwa polskiego. Oczywiście czynili to głównie mężczyźni, aczkolwiek mężczyznom tym towarzyszyły kobiety. Oczywiście ziemiaństwo nie było warstwą jednolitą, były tak zwane wyższe warstwy, wyższa grupa, przede wszystkim arystokracja rodowa, czy ziemiaństwa rodowe, tak zwana arystokracja oraz zwykli ziemianie, którzy nie mogli poszczycić się herbem. Ponadto mówimy o tak zwanym ziemiaństwie czy arystokracji w skali ogólnokrajowej oraz arystokracji tak zwanej prowincjonalnej. I to właśnie takie rody jak bnińscy, skurzewscy, ponińscy, działyńscy, mycielscy, łąccy czy też potulicy nadawali ton życiu politycznemu oraz życiu kulturalnemu i towarzyskiemu Poznania czy też całej prowincji poznańskiej. Oczywiście, proszę Państwa, w literaturze, która dotyczy tematyki ziemiańskiej, pierwszoplanowe miejsce zawsze zajmują postacie męskie. Właściwie można powiedzieć, że jest to całkowicie naturalna sytuacja, bowiem to przede wszystkim mężczyźni brali udział w ważnych wydarzeniach politycznych, gospodarczych, to oni uczestniczyli w życiu kulturalnym, to oni piastowali te najważniejsze urzędy w państwie. Niemniej zawsze ich wspierały kobiety. Zgodnie zresztą z ogólnym założeniem, czy też zwyczajem powszechnie panującym wówczas przekonaniem, że kobieta powinna stać u boku męża i kobieta powinna tego męża wspierać. Kobiety, które tak naprawdę ziemianki, kobiety z tego okręgu ziemiańskiego, które doczekały się odrębnych opracowań dotychczas, jak chociażby Emilia Szczaniecka czy hrabina Aniela Potulicka, mimo że prowadziły bardzo ożywioną działalność patriotyczną, społeczną, kulturalną, to tych opracowań doczekały się w zasadzie nie dzięki tym swoim dokonaniom, ale głównie z tej przyczyny, że żyjąc w stanie panieńskim, de facto wpisywały się w role męskie, to znaczy prowadziły majątki, które odziedziczyły po ojcach. Tymczasem wiele pań wielkopolanek, ziemianek wielkopolskich zasługuje na upamiętnienie i odrębne opracowanie. Z całą pewnością chociażby z uwagi napełnione przez nie role i funkcje. Niewątpliwie jedną z tych najważniejszych jest chociażby ta funkcja matki, matki i wychowawczyni. To przecież one wychowywały całe pokolenia przyszłych obywateli, przyszłych powstańców, obrońców ojczyzny, ludzi, którzy byli zaangażowani w działalność społeczną, oświatową, gospodarczą. To one przez wiele, wiele lat pełniły rolę instruktorek oświatowych, fundatorek, opiekunek ochronek, wiejskich kółek, czy też patronek kółek włościańskich, ale też i instruktorek chociażby w dziedzinie sadownictwa, ogrodnictwa,
czy chociażby pielęgniarek, sanitariuszek w czasie tak licznych zrywów niepodległościowych w XIX wieku. One też często były organizatorkami różnego rodzaju stowarzyszeń, które chociażby propagowały nowoczesną, racjonalną gospodarkę. I niewątpliwie chociażby ta wspomniana rola matki, opiekunki domowego ogniska jest niezwykle istotna. To ona jako matka zajmowała się przekazywaniem tych najważniejszych treści patriotycznych swoim dzieciom. To ona uczyła je lekcji historii, to ona czytała zakazane książki, to ona też pokazywała dzieciom rodzinne pamiątki i o tych rodzinnych pamiątkach opowiadała. Więc jakby ta rola matki, strażniczki domowego ogniska. Pamiętajmy też, że kobiety często ponosiły konsekwencje decyzji mężów, mężów, którzy uczestniczyli w powstaniu, którzy ginęli na powstaniach, podczas tychże powstań i one jako wdowy, tudzież kobiety osamotnione w wyniku na przykład zesłań, musiały przejmować tą męską rolę w rodzinie. Sam Otto Bismarck miał powiedzieć, że dawno już doprowadziłby do eksterminacji Polaków, gdyby nie te ich kobiety. Bo to one właśnie bardzo często były bardziej zagorzałe w tej obronie języka polskiego, kultury polskiej, niż to czynili mężczyźni. I ta kobieta, rola, przepraszam, kobiety, zwłaszcza w okresie zaborów, jest, no można powiedzieć, nie do przecenienia. Kobiety aktywnie działały na kilku płaszczyznach. Oczywiście na tyle, na ile pozwalały im ówczesne jakby zwyczaje czy ówczesne społeczeństwo. Prowadziły przede wszystkim działalność charytatywną i filantropijną, a także działalność społeczną, działalność kulturalną, literacką, publicystyczną, czy wreszcie działalność kolekcjonerską. Rzadko się zdarza, że dana ziemianka zaangażowana była tylko w jeden typ działalności. Najczęściej łączyły te wszystkie formy działalności. Co więcej, w tym okresie zaborów w zasadzie wszystkie te formy działalności polskich ziemianek miały wymiar, powiedziałabym, taki iście patriotyczny, bowiem chociażby działalność charytatywna czy też działalność społeczna postrzegana była przez ziemiaństwo, to, które miało być przecież tym bastionem polskości, jako wręcz obowiązek patriotyczny. I najwcześniej jakby kobiety angażowały się w ową działalność filantropijną. Zresztą z samego etosu ziemiaństwa wynika niejako obowiązek opieki nad potrzebującymi, opieki nad słabymi. Dotyczyło to zarówno rodziny, kiedy to właśnie ziemianka musiała zorganizować na przykład opiekę nad sierotami w rodzinie, czy też na przykład starszymi w rodzinie, którzy nie mieli jakichś bliższych członków rodziny, którzy mogliby się nimi zająć. Ten obowiązek dotyczył jakby również mieszkańców posiadłości, majątku ziemiańskiego. Rozciągany był po prostu na okolicznych chłopów. Ziemianka pracowała na rzecz swojego najbliższego otoczenia, w zależności od jakby jej tutaj operatywności, ale też od zasobności majątku, ta działalność roztaczana była albo na najbliższą okolicę, czy też społeczność z najbliższej okolicy, albo też i na wręcz całą prowincję. W ten sposób jakby majątek ziemiański nie był jedynym polem działania ziemianek, zwłaszcza te zamożniejsze wspierały różnego typu instytucje charytatywne, które swoim zasięgiem obejmowały wręcz teren całego księstwa poznańskiego. Biorąc pod uwagę, że w XIX wieku mamy do czynienia z takim dość intensywnym rozwojem miast, a tym samym społeczności miejskiej, i to pociągało za sobą też wzrost jakby tej biedoty miejskiej, przy nikłym zainteresowaniu tymi kwestiami władz zaborczych, to można powiedzieć,
możliwości pracy filantropijnej dla ziemianek się w znaczący sposób powiększały. Jedną z takich pierwszych instytucji o charakterze charytatywnym było z całą pewnością Towarzystwo Pań Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, które zostało założone w 1853 roku. Założycielką tegoż towarzystwa była Celestyna Działyńska, wtórowała jej Teofila ze Skrzyńskich Łuszczewska. Celem tegoż towarzystwa było przede wszystkim tworzenie ochronek dla dzieci, a także wspieranie ubogich, a przede wszystkim odwiedzanie i otoczenie opieką chorych. Oczywiście poza tym towarzystwem powstawały inne, jak chociażby Towarzystwo Stella, którego celem było organizowanie kolonii dla dzieci, czy też Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Katolickimi, które za swój główny cel miało umieszczanie sierot, dzieci opuszczonych, zaniedbanych lub skazanych na wychowywanie w domach prywatnych bądź też w domach poprawczych. Chłopcy często oddawani byli na jakby nauki do ogrodników oraz rzemieślników. Powstawały też oczywiście kuchnie dla ubogich, czy chociażby Towarzystwo Katolickiej Opieki Dworcowej. Mówiąc tutaj o samym powołaniu oraz funkcjonowaniu Towarzystwa Miłosierdzia Świętego Wincentego, z całą pewnością należy przywołać postać jej założycielki tegoż towarzystwa, a mianowicie Gryzeldy Celestyny Działyńskiej. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, na moment się zatrzymamy. Patrząc na jakby skład tegoż towarzystwa, widzimy same znamienite jakby nazwiska tejże prowincji poznańskiej. Mamy Radolińskich, mamy Szolskich, mamy Skurzewskich, mamy Mycielskich. Bardzo często te nazwiska się powtarzają, co tylko świadczy o tym, że córki bardzo często jakby wciągane były do tej pracy przez matki. Wracając do postaci Gryzeldy Celestyny Działyńskiej, która była założycielką wspomnianego towarzystwa, a jakby prywatnie żoną Tytusa Działyńskiego, hrabiego Działyńskiego, właściciela kurnika. Po tym jak poślubiła Działyńskiego w 1825 roku, zamieszkała w jego majątku w kurniku, przeniosła się do Wielkopolski. Można powiedzieć, że od samego początku zaangażowała się również w taką działalność, no jakby powiązaną z działalnością niepodległościową męża, bowiem po tym jak mąż zaangażował się w powstanie listopadowe, ona również udała się za nim do Warszawy i tam wespół z jego siostrą Klaudyną Potocką zajęła się urządzaniem lazaretów dla rannych powstańców, a także gromadzeniem materiałów opatrunkowych oraz leków. Po powstaniu styczniowym niestety nie mogli wrócić do majątku, więc na kilka lat zostali niejako zmuszeni do osiedlenia się w Poznaniu przez krótki czas, ale przede wszystkim był to majątek w Oleszycach należący do Gryzeldy, jej jakby taki rodzinny majątek i tam ona oddała się przede wszystkim działalności społecznej, to znaczy zakładała szkoły, ochronki w okolicznych wioskach, również starała się zapewnić opiekę dzieciom wiejskim, przygotowywała wyprawki dla tych dzieci. Co ważne, też w tych pracach pomagały jej własne dzieci, przede wszystkim Anna i Jadwiga Zamońskie, które później również, no można powiedzieć, słynęły, czy też zasłużyły się taką działalnością charytatywną. Te działania, które prowadziła w trakcie powstania listopadowego, kontynuowane były przy kolejnych zrywach, a więc kiedy przyszedł rok 48 czy rok 63. Natomiast no niewątpliwie ważne jest to założenie Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich. Tutaj wspomnieć trzeba o tym, że jakby ta pierwsza jej inicjatywa, o czym tutaj to pokazywał poprzedni slajd, że jakby wcześniej mamy Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, to jest 44 rok. Ona została przekształcona w 53 roku w Towarzystwo Pań Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Jest to ściśle związane z inicjatywą, czy też wizją działalności dobroczynnej, którą prowadziła Działyńska, bowiem wychodziła ona z założenia,
że należy, nie należy dawać ubogim jakby gotowych rzeczy, czy też można powiedzieć, była zwolenniczką dawania wędki, a nie ryby. To znaczy zamiast rozdawać jałmużnę, wolała organizować pracę, czy też udzielać na przykład pożyczek, tak by można było no, kupić narzędzia na przykład i następnie no, zarabiać. Uważała, że to też podnosi wartość człowieka i nie jest tak bardzo upokarzające. Podobnie w przypadku na przykład rozdawania odzieży uważała, że nie należy tego czynić bezpośrednio dzieciom, ale czynić to poprzez rodziców, ponieważ no, strasznie upokarzające dla rodziców jest to, że nie mogą wypełnić tego podstawowego obowiązku wobec swoich dzieci, czyli zapewnić im na przykład jedzenia czy też ubrań. Dlatego lepiej, żeby dzieci nie wiedziały, że tutaj wspiera się tych rodziców. Była też zwolenniczką tego, by nie tylko zbierać pieniądze na balach wystawnych, ale też by odwiedzać tych chorych i ubogich. No i właśnie z tą koncepcją nie do końca zgadzały się inne ziemianki, nie do końca im to odpowiadało, dlatego ostatecznie właśnie ta zmiana, którą dokonała w 1953 roku i powołała owo towarzystwo po to, by zajęło się sprawami organizacyjnymi, natomiast dla bezpośredniego kontaktu z biednymi, chorymi sprowadziła siostry miłosierdzia, a więc zakon zwany Szarytkami, osadziła je w Poznaniu. Zresztą dom sióstr miłosierdzia również został założony przez nią w Kórniku wraz tam z ochronką oraz szpitalem. Sprowadzała również inne siostry, między innymi Felicjanki sprowadziła i osadziła w Oleszycach, czy w Środzie także zakon sióstr miłosierdzia. Mówiąc tutaj o jej córkach, tych, o których już wspomniałam, Anna z Działońskich-Potocka, która zresztą podobnie jak jej siostra Jadwiga pozostawiła pamiętniki. Zresztą Jadwiga w 1882 roku założyła też szkołę pomocy pracy domowej dla kobiet. Była to instytucja, która miała przygotowywać młode dziewczyny do życia rodzinnego. Przy czym oczywiście duży nacisk kładzony był też na kwestie takie religijne oraz patriotyczne. Zresztą Jadwiga z Działyńskich, Zamojska, można powiedzieć też, ma swoje dokonania na tak zwanej niwie pedagogicznej. Mówiąc o działalności filantropijnej ziemianek, oczywiście nie sposób nie wspomnieć o Anieli hrabinie Potulickiej, która prowadziła zakrojoną na szeroką skalę działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną. Podobnie jak Emilia Szczaniecka, osierocona w bardzo młodym wieku, ona miała zaledwie kilka dni, kiedy zmarła jej matka, wychowywana wyłącznie przez ojca i dziadka. W wieku 19 lat odziedziczyła majątek. Nigdy nie wyszła za mąż i można powiedzieć, całe swoje życie poświęciła innym. To poświęcenie polegało przede wszystkim na pracy na rzecz jakby lokalnej społeczności. Stawiała sobie za cel szerzenie oświaty wśród mieszkańców jej dóbr. Mówimy tutaj przede wszystkim o tym tak zwanym kluczu potulickim. Opieką obejmowała przede wszystkim dzieci chorych. Jej inicjatywy, można powiedzieć, przyniosły jej popularność, nie tylko popularność, czy też uznanie, to jest chyba właściwsze słowo, nie tylko w Potulicach, okolicy, ale również w Bydgoszczy, czy nawet w całej Wielkopolsce. Przede wszystkim dla dziewcząt prowadziła różnego rodzaju, prowadziła bądź też organizowała, bo wiele inicjatyw angażowała się sama, różnego rodzaju kursy, ucząc dziewczęta szycia, rzeźby, wyplatania chociażby koszyków, wyszywania, ale również śpiewu, recytowania, głośnego czytania. Organizowała również kółko teatralne. Wiele tych spotkań odbywało się w Pałacu Potulickim. Oczywiście wszystkie one pod jakąś taką przykrywką spotkań prywatnych. Niestety jakby zapłaciła za to dość wysoką cenę, ponieważ w czasie I wojny światowej pałac w Potulicach został
splądrowane. Ona sama przez jakiś czas musiała nawet ukrywać się w Poznaniu, właśnie tam między innymi u sióstr Szarytek znalazła schronienie. Poza tym założyła Związek Oświatowy Ognisko w Potulicach. Opiekowała się okolicznymi kościołami. Już jakby podstawą był ten kościół w Potulicach, kaplica, ale również wyremontowała zabytkowy kościół w Ślesinie, patronowała szkole podstawowej w Samsiecznie, w pobliskim Michalinie założyła kolejną szkołę. Cały czas aktywnie działała w konferencji świętego Wincentego a Paulo w Nakle, której przewodziła, aktywnie wspierała koleżanki zrzeszone w konferencji świętego Wincentego a Paulo z kolei w Bydgoszczy. Ponieważ sama miała doskonałe wykształcenie muzyczne, świetnie grała też na pianinie, to dużo wagi przykładała chociażby do zakładania chórów, przy czym wyposażała też te chóry w śpiewniki. Dbała też o to, by przy kościołach funkcjonował organista. Bardzo często też opłacała tego organistę. Sama dbała o to, by nie pracował on, można powiedzieć, charytatywnie. Niewątpliwie największymi, najbardziej trwałymi dokonaniami potulickiej było założenie takich instytucji, jak chociażby Zakład Świętego Floriana w Bydgoszczy, gdzie Potulicka zakupiła grunt, który następnie przekazała Zgromadzeniu Sióstr Wincentynek. W ten sposób powstał właśnie wspomniany Zakład Świętego Floriana. Czy przyczynienie się zarówno finansowe, jak i organizacyjne do powołania tak zwanego Domu Dobrego Pasterza na Winiarach. W domu tym znajdowały przede wszystkim schronienie tak zwane upadłe dziewczęta. Tam też nie tylko znajdowały schronienie, ale i uzyskiwały możliwość pracy, chociażby w zorganizowanej tam szwalni, czy też przy koszykarstwie, wyrobie pantofli. Kolejna jakby instytucja, która powstaje dzięki wsparciu hrabiny Potulickiej, to Zakład Świętego Łazarza w Poznaniu, w którym z kolei schronienie znajdowały osoby nieuleczalnie chore. To schronienie oczywiście pod opieką sióstr Szarytek. Niewątpliwie największa inicjatywa to powołanie Fundacji imienia Aniela Hrabiny, Fundacji Potulickiej imienia Anieli Hrabiny Potulickiej, na rzecz której to fundacji przekazała cały swój majątek. Przy czym trzeba pamiętać też o tym, że czyniąc zapisy fundacyjne nie zapomniała o tych, których wspierała wcześniej, i tak akt fundacji został sformułowany, że jakby na fundację przelane zostały zobowiązania hrabiny Potulickiej wobec tych instytucji, które wspierała wcześniej. Proszę Państwa, oczywiście działalność charytatywna nie jest to jedyna forma działalności, którą zaangażowane były Wielkopolanki. Bardzo ważna to również działalność społeczna. Działalność społeczna, która zwłaszcza w ostatniej ćwierci XIX wieku zaczynała odgrywać coraz większą rolę wobec przede wszystkim nasilającej się polityki germanizacyjnej. I właśnie w ramach obrony przed ową polityką germanizacyjną zaczęto tworzyć liczne organizacje, które skupiały Polaków na różnych płaszczyznach. Były to przede wszystkim różnego rodzaju kółka oświatowe, czy generalnie towarzystwa o charakterze oświatowo-kulturalnym, których celem było szerzenie języka oświaty. Tutaj na czoło wysuwają się chociażby towarzystwa czytelni ludowych, które rozsiane były po całej prowincji, ale również towarzystwa śpiewacze czy też chóry. I ziemianki wielkopolskie przyczyniały się do zakładania tego typu instytucji, a następnie utrzymywania, aktywnie funkcjonowały, działały w tychże instytucjach i oczywiście wspierały te instytucje w sposób finansowy. Przyczyniła się również do powołania Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich. Takie towarzystwo powstało w 1871 roku na wzór powołanego rok wcześniej towarzystwa w Toruniu. Podstawowym celem tego
towarzystwa było przede wszystkim kształcenie młodych dziewcząt. Inicjatorkami były przede wszystkim Emilia Szczeniecka, która do końca swojego życia pełniła funkcję honorowej przewodniczącej tego towarzystwa. Poza tym wspierała to towarzystwo przez cały czas też finansowo oraz Bibiana Moraczewska, która można powiedzieć była taką maszyną napędową tego towarzystwa, bowiem przez wiele lat była jego główną działaczką oraz przewodniczącą. Poza tym w składzie zarządu tego towarzystwa znalazły się no w zasadzie główne, czy przedstawicielki głównych rodów wielkopolskich, jak chociażby Tekla Kwilecka, Waleryna Moty, Franciszka Mielżyńska, Apolonia Matecka, czy też Anastazja Wankówna, która również prowadziła dom, czy też szkołę w zasadzie dla dziewcząt polskich. Celem, jak wspomniałam, towarzystwa było przede wszystkim wykwalifikowanie młodych kobiet, czy też danie kobietom możliwości zdobycia kwalifikacji, umiejętności, które pozwalałyby im na zarobkowanie w sytuacji, gdyby na przykład pozbawione były środków do życia albo kiedy znalazłyby się w trudnej sytuacji materialnej. Oczywiście finansowanie towarzystwu zapewniały składki członkowskie, ale również donacje, które trzonione były przez osoby, które były niezwiązane z towarzystwem, czy dary, zapisy testamentowe i legaty samych członki towarzystwa. I tutaj z całą pewnością jedną z takich hojniejszych darczynek pań była założycielka Emilia Szczeniecka, czy chociażby Bibiana Moraczewska. Na chwileczkę też zatrzymalibyśmy się właśnie przy inicjatorce tegoż towarzystwa, a mianowicie Emilii Szczanieckiej. Tej, która często przywoływana jest razem z hrabiną Potulicką, jako te, które nie założyły rodziny i całe swoje życie poświęciły działalności społecznej, charytatywnej, ale powiedziałabym również takiej politycznej. Proszę Państwa, ona również w zasadzie już jako kilkunastoletnia dziewczyna angażowała się, czy też dała się poznać jako samarytanka podczas organizowania szpitali, lazaretów w czasie powstania listopadowego. Zresztą przedostała się do Warszawy pod fałszywym nazwiskiem, wspierając między innymi transport broni. Tam nawiązała kontakty ze spiskowcami, zresztą siostrą Działyńskiego, o której wspomniałam, Klaudyną Potocką, weszła w skład Towarzystwa Dobroczynności Patriotycznej Kobiet. Oczywiście zapłaciła za to wysoką cenę, ponieważ jej majątek został po upadku powstania listopadowego skonfiskowany. Udało się to odkręcić, jakby znieść tę konfiskatę w 1833 roku. Wówczas osiadła w Pakosławiu, w tym majątku i tam poświęciła się działalności społecznej, zakładając między innymi szkołę dla dziewcząt. W okresie późniejszym założyła również ochronkę, czyli tak zwany żłobek dla małych dzieci, po to, by rodzice udające się do prac polowych mogli tam swoje dzieci zostawić pod opieką opiekunek. Jednocześnie uczestniczyła w pracach Komitetu Dam Wielkopolskich, założyła własne tajne stowarzyszenie kobiet, przez cały czas gromadziła i kolportowała tajne stowarzyszenia, nawiązała też kontakty z emigracją, więc proszę zobaczyć, to już jest taka działalność, powiedziałabym, wręcz polityczna, nie tylko i wyłącznie społeczna. Jak wspomniano, była współorganizatorką tego Towarzystwa Pomocy Naukowej imienia dla dziewcząt, ale jednocześnie donatorką Towarzystwa Pomocy Naukowej imienia Karola Marcinkowskiego, na którego też jakby cel przeznaczyła swoje udziały, które posiadała w spółce Bazar. Jej działalność często wykraczała poza prowincję poznańską, pełniła honorowo funkcję chociażby członka Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie, czy Towarzystwa Czytelni Ludowych we Lwowie. Potocznie zwano ją panią Emilią.
koniec, proszę Państwa, owego XIX wieku to również wzmożona działalność organizacyjna ziemianek, aczkolwiek pierwszą swoją taką własną typowo ziemiańską organizację ziemianki wielkopolskie założyły stosunkowo późno, bowiem jeszcze w końcu XIX wieku zorganizowały się ziemianki Królestwa Polskiego, natomiast jeżeli chodzi o ziemianki wielkopolskie, to jest to dopiero grudzień 1910 roku, kiedy to powołano Towarzystwo Ziemianek dla Wielkopolski i Pomorza właśnie z siedzibą w Poznaniu. Jedną z inicjatorek była Ludwika Zmycielskich-Turnowa. Organizacja miała przede wszystkim charakter oświatowo-gospodarczy. Nadrzędnym celem tutaj było przeciwstawianie się działalności germanizacyjnej, stąd też zakładanie bibliotek, zakładanie szkółek niedzielnych, których celem było przede wszystkim potajemne nauczanie dzieci języka polskiego, polskich pieśni. Często odbywało się też to pod przykrywką właśnie organizowania dla dzieci na przykład zajęć z zakresu rękodzielnictwa czy różnego rodzaju robótek ręcznych. Dotyczyło to, proszę Państwa, nie tylko dzieci, ale również dotyczyło to kobiet. Z racji tego, że działalność ta miała przede wszystkim taki charakter narodowy, dlatego też odbywało się to w takiej, powiedziałabym, konspiracji. Druga płaszczyzna tej działalności, tejże organizacji, to przede wszystkim działalność o charakterze gospodarczym. Panie wymieniały się wzajemnie doświadczeniami, organizowano pogadanki na temat praktycznych zajęć, swojego doświadczenia w zakresie sadownictwa, ogrodnictwa, ale również chociażby hodowli drobiu czy też pszczelarstwa. Za sukces z całą pewnością w działalności Towarzystwa Ziemianek należy uznać założenie po długich staraniach szkoły gospodarczej w Bydgoszczy, chociaż formalnie szkoła ta funkcjonowała pod nazwą pensjonatu dla przyjezdnych. Natomiast celem była przede wszystkim edukacja patriotyczna młodych dziewcząt. Ważne miejsce też w działalności ziemianek, można powiedzieć stanowiące też element etosu ziemiaństwa, a przede wszystkim arystokracji, zajmowało kolekcjonerstwo. Prawdziwy ziemianin, a przede wszystkim arystokrata, za punkt honoru uważał nie tylko posiadanie wystawnego pałacu, ale również odpowiednie wyposażenie tego pałacu. Elementem jakby obowiązkowym w tym pałacu była również biblioteka. I te biblioteki, proszę Państwa, też powstawały w dworach, niekoniecznie pałacach arystokratycznych, ale również w mniejszych dworkach ziemiańskich. Tutaj zasobność portfela danego ziemianina świadczyła o wielkości danej biblioteki. I te biblioteki w zasadzie można podzielić na dwa rodzaje, czy też pracę na rzecz bibliotekarstwa ziemiaństwa, bowiem były to wielkie biblioteki, w których kolekcjonowano literaturę światową, ale też zakładanie bibliotek poza dworami, a więc tak zwanych bibliotek ludowych, które przeznaczone były do edukacji społeczności wiejskiej. Natomiast skupmy się na chwileczkę na tym tak zwanym wielkim kolekcjonerstwie, które coraz częściej w XIX wieku stawało się także domeną kobiet. I niewątpliwie tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się postać Izabeli Elżbiety z Czartoryskich-Działyńskiej. Proszę Państwa, to nazwisko Działyńskich przewija nam się dość często, ale proszę mi wierzyć, że tam właśnie bardzo mocny nacisk kładziony był na wychowanie patriotyczne. I ponieważ też te rodziny były liczne, no to każdy się niejako zasłużył. Izabela z Czartoryskich-Działyńska, żona syna wspomnianego Tytusa Działyńskiego i synowa wspomnianej Celestyny Działyńskiej, która, proszę Państwa, poślubiając Jana Działyńskiego,
no można powiedzieć, dopuściła się swoistego rodzaju mezaliansu, ale mezaliansu, do którego doprowadzili rodzice, ponieważ małżeństwo, jak to bywało w przypadku wielu małżeństw arystokracji, zostało ustalone przez rodziców, uznano, że przyniesie korzyści obydwu rodzinom. On wprawdzie był ziemianinem, ale tylko ziemianinem wielkopolskim. Ona była jakby z tej wyższej półki arystokratka, pochodząca ze znamienitego rodu Czartoryskich. Zresztą dawała mu odczuć jeszcze w okresie narzeczeństwa, że no jest jakby tutaj z wyższej półki, można powiedzieć. Natomiast mimo tego trudnego życia małżonkowie mieli wspólne zainteresowania. I właśnie tym wspólnym zainteresowaniem było kolekcjonerstwo. Kolekcjonerstwo przede wszystkim dzieł sztuki. Izabela od w zasadzie lat młodzieńczych, doskonale wykształcona, już jako 20-letnia dziewczyna zaczęła gromadzić dzieła sztuki. Często mówi się, że miała to niejako we krwi, bowiem nikt inny jak właśnie jej babka Izabela Czartoryska, to ta słynna Izabela, która założyła bibliotekę w Puławach, którą przed powstaniem listopadowym częściowo jakby wywiózł czy też uchronił przed rabunkiem jej syn, książę Jerzy Adam Czartoryski, a ojciec zresztą tutaj przywołanej Izabeli Czartoryskiej. Tak więc Izabela wspólnie z Janem odwiedzała europejskie antykwariaty, domy sztuki, w których kupowano dzieła mające później służyć wyposażeniu ich wspólnej siedziby zamku w Gołuchowie. Miała specyficzny gust. Warto nadmienić, że kolekcje były odrębne. Kolekcja Jana i kolekcja Izabeli. Kiedy Jan chciał coś kupić Izabeli, musiał to konsultować. W jej planach nie było miejsca na przypadkowe eksponaty. Była bardzo wybredna i skrupulatna w swoich tutaj zakupach. Co więcej też, proszę Państwa, posiłkowała się, co było uznawane za przejaw nowoczesności, ekspertami z zakresu sztuki i dbała też o to, by jej kolekcja miała odpowiednie opracowanie i została w odpowiedni sposób spopularyzowana. To znaczy zarówno Jan, jak i Izabela byli obecni na wystawach sztuki, gdzie mówiono o ich eksponatach, tak zwanych wystawach krajowych czy wystawach światowych, ale też publikowano, czy też no, oczywiście sfinansowali samodzielnie publikację katalogów dzieł sztuki, które znalazły się w ich majątku, w ich posiadłości w Gołuchowie. Zresztą w 1872 roku majątek w Gołuchowie przyszedł na własność, czy sam pałac, przede wszystkim on nas interesuje, na własność Izabeli, ponieważ był to mezalians, małżonkowie mieli podpisaną intercyzę, a Jan Działyński, biorąc udział w powstaniu styczniowym, zapożyczył się u matki, córki, również żony i no, można powiedzieć, żona przejęła pałac w Gołuchowie za długi od męża i teraz to ona była panią w tym pałacu. Natomiast wspólnie z Janem pałac wyremontowali, tak by dać oprawę iście godną, często mówi się, Luwru, bądź też British Museum, właśnie dla tych eksponatów, które zostały zgromadzone. Zresztą, proszę Państwa, zdjęcia, które są wykonane pod koniec XIX wieku w tym pałacu, pokazują naprawdę ogromny przesyt i ogromne pieniądze, które wydawali oboje na różnego rodzaju dzieła sztuki, w tym słynną kolekcję waz antycznych. Zresztą Izabela zadbała nie tylko o opracowanie naukowe dla tych dzieł, zatrudniła również kustosza i zadbała też o przyszłość tych eksponatów, ponieważ w 1893 roku doprowadziła do powstania ordynacji, dzięki której zapewniła finansowanie powstałego jeszcze za ich życia muzeum w Gołuchowie oraz zagwarantowała niepodzielność tejże kolekcji. Tutaj taka jeszcze mała uwaga odnośnie przyszłości. Zachwalamy ową skrupulatność, ale niestety to też zemściło się na zbiorach
Izabeli w 1939 roku, ponieważ no, tak mocne rozpropagowanie, informowanie o tym, co posiadamy, zostało wykorzystane przez Niemców w 1939 roku, którzy doskonale wiedzieli, czego należy tamże szukać. Jeżeli chodzi o jakby dzielenie pasji kolekcjonerskiej, to również mamy do czynienia z tym w przypadku małżeństwa Mielżyńskich. Mówimy o Franciszce Mielżyńskiej i Sewerynie Mielżyńskim, którzy przede wszystkim kolekcjonowali obrazy. Swoją liczącą ponad 400 egzemplarzy kolekcję obrazów przekazali Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk i to właśnie ta kolekcja stała się podstawą pierwszego polskiego muzeum w Poznaniu. Dzisiaj też stanowi zrąb kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zresztą łączyła ich nie tylko pasja do kolekcjonerstwa, ale również oboje żywo zaangażowani byli w działalność taką, powiedziałabym, społeczną oraz patriotyczną, bowiem Franciszka organizowała tajne nauczanie, organizowała tajne kursy, zapewniając również swoim uczniom niezbędne książki, materiały. Wspólnie zakładali sierocińce, szkoły, biblioteki. Można powiedzieć, tworzyli, z jednej strony prowadzili otwarty dom, salon towarzyski słynący z takiej otwartej, rodzinnej atmosfery. Udzielali też schronienia różnego rodzaju uciekinierom politycznym. Poza tym wspierali Poznańskie Towarzystwo Sztuki. Ona sama zresztą też finansowała Bibliotekę Polską w Paryżu. Bardzo często też wyręczała męża w prowadzeniu korespondencji, na przykład z Ignacym Kraszewskim. Można powiedzieć, proszę Państwa, też, że takim elementem, no tak troszeczkę umownie, tak, w cudzysłowie, kolekcjonerstwa czy też zamiłowania do sztuki było też tworzenie wokół tych pałaców magnaterii pięknych ogrodów. I chociażby tutaj warto wspomnieć inicjatywy Izabeli Czartoryskiej właśnie w Gołuchowie, czy też Heleny z Kościeleckich Potworowskich w Kosowie pod Gostyninem, czy Marii Czarneckiej, która stworzyła piękny ogród z Gogolewa. Ziemianki to, proszę Państwa, tutaj jeszcze jeden slajd poświęcony Franciszce Mielżyńskiej. Wszystkie panie stateczne, aczkolwiek również wszystkie bardzo piękne. Ziemianki to również, można powiedzieć, działalność taka pisarska. Przede wszystkim domeną Ziemian było dokumentowanie dziejów własnej rodziny, własnego rodu. Pisano dzienniki, pisano diariusze, to pisała jeszcze szlachta, z której przecież wywodziło się ziemiaństwo. Dokumentowanie, no można powiedzieć, na każdym kroku życia politycznego, rodzinnego czy też gospodarczego. Czasami nawet spotykamy takie jakby albumy czy też księgi, gdzie wpisywali się goście odwiedzający dane pałace. Bardzo często te takie rodzinne kroniki prowadziły właśnie kobiety, ale w XIX wieku coraz częściej nam się pojawiają kobiety, które zaczynają spisywać swoje wspomnienia, czy też piszą pamiętniki. O dwóch paniach już chociażby wspomniałam, to były córki Celestyny Działyńskiej, mianowicie Jadwiga z Działyńskich-Zamojska i Anna z Działyńskich-Potocka. Ale tych pamiętników mamy dużo więcej. Pisała m.in. Henrietta z Działyńskich-Błędowska, czy Anna Skarbek Sokołowska, Bogusława z Dąbrowskich-Mańkowska, czy chociażby Bibiana Moraczewska. Wiele z tych pamiętników ukazało się, ale równie dużo znajduje się nadal w archiwach, czy też w zbiorach specjalnych różnych bibliotek i można powiedzieć, czeka na wydanie, na swoją taką edycję źródłową, a z całą pewnością są one doskonałym źródłem wiedzy na temat działalności ziemianek, ale też życia
ziemiaństwa. I w tym kontekście warto wspomnieć postać Bogusławy z Dąbrowskich-Mańkowskiej, która poślubiwszy Teodora Mańkowskiego przeniosła się do Wielkopolski. Jej mąż w zasadzie nie był takim rodowitym Wielkopolanem, bo utraciwszy majątek na Podolu zamieszkał w drugim majątku w Wielkopolsce. To była też domena tej arystokracji, że często posiadali majątki w różnych jakby częściach byłego państwa polskiego. Zajmowała się przede wszystkim, to też jej pasją było przede wszystkim pisanie. Prowadziła salon towarzyski, rozległe życie towarzyskie, ale tak jak powiedziałam, przede wszystkim pisarstwo, co oczywiście nie znaczy też, że nie angażowała się w tę działalność taką w charakterze samarytanki, chociażby w trakcie powstania styczniowego. Ta pasja do pisania przejawiała się tym, że pisała dużo. Ciekawe czasy to jedna sprawa, w których żyła, a druga jej rozległe kontakty towarzyskie sprawiały, że miała do kogo pisać. Pisała mnóstwo listów, w których poruszana była tematyka literacka, ale również tematyka rodzinna, tematyka polityczna. Poza listami opublikowała również 3-tomowe pamiętniki, które zresztą okazały się drukiem już w latach 80. Potem we fragmentach drukowano je także na łamach jednej z poznańskich gazet codziennych. Ponadto pisała również teksty o charakterze publicystycznym, w których przede wszystkim występowała w obronie czci i honoru legionów. Miała też do tych legionów sentyment, ponieważ Bogusława z Dąbrowskich-Mańkowska, nieprzypadkowe nazwisko, była córką generała Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich. Jakby też można powiedzieć, za swój obowiązek wobec ojca uważała, że mając ten też talent pisarski, w odpowiedni sposób powinna o tych Legionach pisać, czy też przyczynić się do zachowania ich w pamięci Polaków. I proszę Państwa, na zakończenie, jakby w kontekście takiej bardzo wielowątkowej działalności kobiet, z całą pewnością trzeba przytoczyć postać Bibiany Moraczewskiej, która prowadziła naprawdę wielopłaszczyznową działalność. Była samarytanką, filantropką, kobietą aktywną na polu działalności i pedagogicznej, i literackiej, ale również takiej politycznej, czy też powiedziałabym konspiracyjnej, narodowej, jakby tego nie nazwać, na terenie całego w zasadzie całej prowincji poznańskiej. Bardzo często postać pomijana, bowiem często mówi się o niej w kontekście działalności jej brata Jędrzeja Moraczewskiego albo przyjaciółki wspomnianej Emilii Szczanieckiej, ponieważ bardzo często brała udział w tych inicjatywach, których autorką była Emilia Szczaniecka. Zresztą często mówi się salon towarzyski w Poznaniu Jędrzeja i Bibiany Moraczewskich, przy czym nie małżeństwa Moraczewskich, ale rodzeństwa, bowiem Jędrzej był jej bratem. Bibiana Moraczewska, proszę Państwa, angażowała się we wszystkich zrywach narodowych, począwszy od powstania listopadowego, poprzez wydarzenia 1948 roku, poprzez powstanie styczniowe. Tak jak wspomniane panie, przede wszystkim brała udział w tworzeniu szpitali polowych, tworzeniu lazaretów. Po zakończeniu walk rozwinęła kontakty, czy to z Towarzystwem Demokratycznym Polski, czy też tak zwaną Wielką Emigracją. Gromadziła różnego rodzaju broszury, książki, które przesyłała z jednej strony za granicę, to znaczy do Paryża, ale z drugiej strony też materiały edukacyjne, które wysyłała do Królestwa Polskiego. Można powiedzieć, dzięki temu prowadziła działalność taką pośrednią działalność oświatową wśród chociażby rzemieślników warszawskich. Tworzyła różnego rodzaju komitety kobiet, których
które miały na celu organizowanie pomocy powstańcom, jak chociażby Komitety Niewiast czy Tajne Stowarzyszenie Piątek. Wszystkie one w zasadzie miały na celu opiekę nad rannymi. Podobnie było w czasie powstania wielkopolskiego, kiedy to założyła Tajny Wielkopolski Komitet Niewiast, zresztą starała się o jego legalizację. Później w ramach tego komitetu współpracowała ze wspomnianą Gryzeldą Celestyną Zamoyskich, Działyńską czy innymi paniami. Kiedy w 1834 roku rozpoczął się proces spiskowców, powstańców w Berlinie, również wespół z panią Niegolewską, Kwilecką czy też Szczaniecką pospieszyła do Berlina, gdzie z jednej strony uruchomiono wszelkie kontakty towarzyskie, by ratować spiskowców, a z drugiej strony rozpoczęto też zbiórkę na opłacenie tutaj obrońców dla oskarżonych Polaków. W czasie powstania na przykład w jej domu znajdował się główny magazyn środków opatrunkowych oraz leków i odzieży dla powstańców. Wszystkie te panie za swoją działalność często płaciły wysoką cenę, ponieważ zwykle po upadku powstania, czy to listopadowego, czy to powstania styczniowego, wobec ich osób stosowano tak zwany dozór policyjny, co wcale ich nie zniechęcało jakby do dalszej działalności, czego przykładem jest między innymi Bibiana Moraczewska. Dla tych, które oczywiście, dla tych wszystkich pań aktywnie działających, proszę Państwa, z całą pewnością takim poważnym sprawdzianem była I wojna światowa. Oczywiście tutaj chociażby w przypadku Bibiany Moraczewskiej, no ona tych czasów już nie doczekała, czy Emilia Szczaniecka, ale tak jakby chociażby w przypadku córek Celestyny z Działyńskich, to już czyniły następczynie. Dla większości Wielkopolanek ta I wojna światowa była jakby kolejnym sprawdzianem, przede wszystkim okresem, kiedy na pierwsze miejsce wysuwała się działalność w charakterze Samarytanek, pomoc walczącym, opieka nad rannymi, opieka nad sierotami. Tutaj warto dodać jeszcze, że na przykład Ziemianki Wielkopolskie organizowały również pomoc dla tych wszystkich, którzy tracili majątki na Kresach. Właśnie w siedzibie Ziemianek, Towarzystwa Ziemianek w Poznaniu znajdował się taki punkt koordynacyjny, gdzie organizowano przyszłe jakby lokum dla uchodźców, a dla dzieci na przykład kolonie. Pracami kierowała między innymi Anna Zmielżyńskich-Żółtowska, żona Leona Żółtowskiego. Proszę Państwa, ta działalność Ziemianek była, tak jak wspomniałam, wielopłaszczyznowa. Mam nadzieję, że udało mi się jakby zobrazować przynajmniej po części ich aktywność. Pamiętajmy, że działalność zawodowa Ziemianek w tym czasie nie była akceptowalna społecznie. Panie z tak zwanych wyższych sfer mogły co najwyżej być nauczycielkami, mogły być korepetytorkami, ale to najczęściej dotyczyło tych pań, które miały dobre pochodzenie i w związku z tym wykształcenie, ale niekoniecznie później już na przykład majątek. Dlatego też udzielały się na innych płaszczyznach, tych, o których wspomniałam. Przytoczyłam w zasadzie kilka nazwisk, natomiast proszę mi wierzyć, że nie wyczerpuje to w żaden sposób listy pań zaangażowanych w działalność, czy to społeczną, czy to charytatywną, czy to narodową, ponieważ tak jak wspomniałam na samym początku wykładu, Ziemianki uważały to wręcz za swój obowiązek patriotyczny i wszystkie się w to angażowały, natomiast ja jakby starałam się przytoczyć w sposób dość wybiórczy, mam tego świadomość, te jedne z najbardziej zasłużonych, oczywiście wybór też nie jest subiektywny, bo trudno, wybór był subiektywny, bo trudno tutaj o obiektywizm. Niemniej mam nadzieję, że udało mi się Państwu tą tematyką zainteresować. Dziękuję bardzo.